Przyjaciółka Barbary Sienkiewicz, najstarszej matki w Polsce, zdradza sekret jej dzieci. Zmarła w czerwcu 2024 roku aktorka Barbara Sienkiewicz osierociła swoje ukochane dzieci, bliźnięta Anię i Piotra. 10-letnie dziś maluchy były zapisane do agencji aktorskiej, a Piotruś miał za sobą nawet występy w cenionej inscenizacji w Teatrze Wielkim. Czy Barbarze Sienkiewicz zależało na tym, by maluchy poszły w jej ślady? O Barbarze Sienkiewicz zrobiło się głośno w 2014 roku, gdy wyszło na jaw, że w wieku 59 lat urodziła bliźniaki. Nie chciała przyznać, kto jest ich ojcem. Media okrzyknęły ją wtedy najstarszą matką w Polsce. Aktorka wkrótce po zostaniu mamą zabrała dzieci do Sejmu, gdzie na konferencji prasowej apelowała do ówczesnej premier Ewy Kopacz o przyznanie jej emerytury specjalnej. Później zniknęła z mediów i skupiła się na wychowaniu dzieci. W czerwcu 2024 roku aktorka nagle zmarła. Jej dzieci na szczęście nie pozostały bez opieki. Chętnych, by stworzyć im ciepły dom, jest wielu. 10-letnia Ania i Piotr to naprawdę wyjątkowe osoby. Dzieci Barbary Sienkiewicz są utalentowane. Koleżanka Barbary Sienkiewicz, agentka Ewa Rączy, opowiedziała nam, że dzieci zmarłej aktorki mają spory talent. Dlatego są już zapisane do jej agencji artystycznej. Piotr już w 2020 roku wystąpił w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Madame Butterfly, gdzie zagrał syna głównej bohaterki. Również Ania ma artystyczne zapędy, pasjonuje się tańcem. Dzieci są bardzo zabawne, inteligentne i wrażliwe. Były także w mojej agencji, ale nie dlatego, że Barbara postanowiła, że zrobią karierę. To było inaczej, Barbara chodziła na castingi i zabierała dzieci ze sobą. One to widziały i uczestniczyły w tym i im się to podobało. Gdy przychodziły z mamą do agencji, to dzieciaki były absolutnie zainteresowane rysowaniem, malowaniem, rozmową. Były tym światem zainteresowane. Wiem, co mówię, bo jako agentka aktorów wiele razy widziałam dzieci, których rodzice pragnęli, by dostały się do filmu czy reklamy za wszelką cenę, bo to rodzice mają parcie na szkło. Tu tak zdecydowanie nie było, opowiada faktowi Ewa Rączy.